Maryja, wspomożycielka wierny, niech Cię otoczy Twoją opieką. Niech Cię otoczy Twoją opieką. A Bóg niech zawsze błogosławi. A Bóg niech zawsze błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Czcigodny księże proboszczu, czy widzisz, że dziś jesteśmy świąteczni? Ty nam dałeś Boga do serca. Widzisz niebo w naszych oczach? Za to, że nam błogosławisz. Za to, że się z nami modlisz. Za to, że nam Boga rozdajesz. Za to, że się do nas uśmiechasz. Całujemy Twoje kapłańskie dłonie. Jakże piękny dzisiaj dzień. Jezus gościł w naszych sercach. Nie przesłoni żaden cień tej radości, którą mamy. Dziękujemy więc za dobroć naszym rodzicom kochanym, którzy trudu włożyli najwięcej, by kierować naszymi krokami. Dziękujemy rodzice kochani, żeście dla nas tak bardzo oddani. Księdzu arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu, który bezpośrednio z samego Watykanu, można powiedzieć, pod papieża Franciszka przybył do was, aby wam udzielić pierwszej komunii świętej. Myślę, że nie ma w diecezji takich szczęśliwców, jakimi wy jesteście w dniu dzisiejszym, żeby sam minister w dykasterii rzymskiej, watykańskiej udzielał pierwszej komunii świętej. Drogie dzieci, na pewno wam to pozostanie miłą w sercu. Dlatego też chciałbym was prosić, abyście otaczały szczególną opieką modlitewną naszego drogiego księdza arcybiskupa Zygmunta. Co dostałeś na prezent? Tableta. Nie!